Witam serdecznie. Dziś 17 lutego 2024 rok i godzina 15:59, czyli właściwie 16. I tak wygląda nasz kosmogram oczywiście. Co najciekawsze, to to, że znajdujemy się... Oczywiście jest czas wodnika i kończący się, ale dładę mamy koziorożca, czyli ostatnia dłada w znaku wodnika. Jest to czas takiego troszeczkę, ponieważ nazywamy tą dładę także końcową, czyli ryby, i ona zamyka pewien okres właśnie działania naszego wodnika solarnego. Zaznaczam, solarnego. I uderza we wszystkie rzeczy, które są nieskończone, troszeczkę podsumowuje, daje taki realizm tej przestrzeni, w której byliśmy, czyli w przestrzeni znaku wodnika. Oczywiście, że lunarnie mamy już ryby i to też trzeba brać bardzo pod uwagę. Właśnie chcę pokazać teraz dłada Samsę. O, proszę, 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 tutaj mamy dłada Samsę. Na górze mamy Słońce, Księżyc, Merkury i jedziemy do dołu. Mamy dłada Samsę. Znak wodnika, dłada Samsę, koziorożca i Księżyc jest w bliźniętach, w dładzie Wagi. No proszę zwrócić uwagę na Księżyc. Jak to wygląda, już wszyscy widzieli. Co jest najciekawsze? No, wczoraj nie robiłem tego filmu, dlatego że no, było dużo ciekawych rzeczy, chociażby odszedł pan Nawalny. Aleksiej Nawalny. Człowiek, który walczy, powiedzmy, o wolność. Walczył, bo już nie żyje, tak podano. Smutna wiadomość, dlatego że no każdy, kto walczy z reżimem takim, jak jest komunizm, zasługuje na pochwałę. Tylko trzeba by się mocno zastanowić, czy w Rosji jest w tej chwili komunizm. Ja mieszkałem w Rosji, kiedy właśnie to wszystko niszczyło się i wyjechałem, kiedy Władimir Putin doszedł do władzy. Nie mam zdania na ten temat i w założeniu walka w ogóle zawsze była z władcami Rosji. Była dosyć dziwna. I przypominam sobie, kiedy jeden z największych moralistów Rosji przyjechał do Polski, do Warszawy, i pamiętam jego słowa po pobycie, że i takie jak Polaków ma. Mówię tutaj o Sołżenicynie. I pamiętam jego słowa, jakie były o Polsce, kiedy my Polacy właściwie mu pomogliśmy bardzo. Nie wiem dlaczego tak jest, ale wszyscy Rosjanie, którzy mieszkają tutaj, są jakby za Polską. Kiedy już przekroczą tą granicę, stają się anty. Nie rozumiem tego. Dlaczego? Może dlatego, że jesteśmy lachami. Jesteśmy dużo starsi od nich. Bo Ruś, oczywiście, że jest starsza o parę lat, tak, od, nie pamiętam ile tam jest, jaka jest różnica pomiędzy Cyrylem a Metodym, a tutaj naszym chrztem, ale to jest kilku lat. Może dlatego, że ujednoliciliśmy język, mamy ten język, my wszyscy się rozumiemy. Może dlatego też, że podbiliśmy Moskwę. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Może dlatego, że większość uczonych, jakich oni mają, i przywódców, to są, no co tu ukrywać, ale Polacy. Albo z pochodzenia Polacy.
Rosjanie zawsze lubili taki twardy reżim. No zresztą ten reżim prowadziła. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Polka. Dawniej nie. Dawniej to była Prusaczka, tak? Czy Kasia Wielka, która mieszkała w Szczecinie. No i tutaj trzeba przyznać, że wprowadziła im ten reżim, zrobiła ich, powiedzmy lekko, no ja wiem, czy na szaro, w różnych kolorach. No i to jest jedna z najważniejszych kwestii i takich wczorajszych o tym Nawalnym. Nie wiem, mam mieszane zdanie. Nie za bardzo znam jego działalność, nie za bardzo, że walczył z reżimem, ale z kim walczył? Jeżeli walczył z współczesnym reżimem, no to właściwie każda władza jest reżimem. I tutaj trzeba brać pod uwagę, że no jest to dziwne jakieś takie. Ale najważniejsze to, co było, to walka naszych rolników o wolność i niezależność, i światowa walka rolników, ogólnoeuropejska nie, dlatego ja nie rozumiem, dlaczego nie mówimy o Indiach. Indie są koziorożcem, Anglia jest koziorożcem, tu jest kastowość, jest Bagmin w Anglii, wiecie o co chodzi, i tam jest ta kastowość. I ci rolnicy zbuntowali się, hinduscy. Zresztą ja mówiłem w poprzednich filmach podobnie i zupełnie inaczej. I teraz, no, minister Wojciechowski, właśnie oglądałem tutaj tą dyskusję z panem. Bardzo mnie to zdziwiło, bo właściwie nie ma co powiedzieć, nie ma jak się wytłumaczyć przed tymi rolnikami, no bo co się powie? Jakie są działania? Jakie są pobudki tych rolników? Przecież to oni walczą o nas. No przecież oni walczą o to, żebyśmy mogli zjeść to, co jemy od tysięcy lat. Teraz ostatnio znaleziono te jajka jakieś tam gdzieś i nawet czy warto by było kurę powtórzyć genetycznie z tego. Warto by było, żeby zobaczyć, jaka ona jest i jak ona się wychowuje. Ta endemiczna kura, ta, która ma ileś tam 2000 lat, czy ileś tam gdzieś w Anglii. Oglądałem taki program. Zabroniono nam w Polsce, zlikwidowano komputer kwantowy. No przecież to jest paranoja, bo i teraz tłumaczenie jakie jest, bo Niemcy mają też osiągnięcie, może słabsze od nas, enigmatyczne. Nie Polacy odkryli. No, zresztą ten kwantowy jest w Poznaniu, zdaje się, ta grupa, która myśli nad tym, zamiast wszystkie pieniądze tam rzucić, kompletnie wszystkie, bo jeżeli budujemy jakiś taki komputer, ale kto Polacy, a kim są Polacy? No przypomnijmy sobie za czasów tych bismarckowskich czy faszystowskich, hitlerowskich, które były nie tak dawno w gruncie rzeczy, bo ja jestem pierwszym pokoleniem po. I niektórzy z was też są pierwszym pokoleniem po wojnie. Więc jeszcze żyjemy. I ta pamięć istnieje. No co, mieliśmy być wykształceni mniej więcej na zasadzie do 500 liczyć i znać tylko tak, żeby przeczytać i właściwie bez zrozumienia. Tylko trzeba brać pod uwagę, że w średniowieczu, co mówi się, że tam nie uczono, no nie uczono, no nie uczono, tylko te panie szlachcianki, czy żony rycerzy, czy tam starościanki uczyły, czy chociażby księża, uczono sylabami czytania. I w gruncie rzeczy w średniowieczu nie potrafiono pisać, ale potrafiono czytać. Dlatego też w kościołach średniowiecznych jest bardzo dużo
zapisu. Ponieważ potrafiono czytać. I teraz, jeżeli czytamy sylabami, co jest dużo lepsze, jak się czytać sylabami niż czytać literami, dlatego że sylaba szybciej wpada w oko i szybciej można czytać, zresztą można czytać całymi zdaniami. To też jest bardzo ciekawe, to szybkie czytanie. Teraz muszę wam zdradzić tajemnicę. Szybkie czytanie. To, co wiem, w Rosji uczy się już od 12 roku życia. Uczy się szybkiego czytania. I w ten sposób oni czytają dużo więcej, dużo szybciej. I teraz od ilości książek przeczytanych, no, faktem, że dzieci, no, strach jest troszeczkę, no, my, kiedy dzieci czytają więcej od nas, bo zaczynają być bardziej mądre. No, to już jest w ogóle komedia. To jest jedna rzecz. Potem następna rzecz, która tutaj, no ja już nie mówię o tych rolnikach, którzy tam odkrywają i biedny ten sieradza, pan minister, troi się i dwoi. Niektóre wypowiedzi mnie się podobały. Naprawdę podobały mnie się i może zmienię nawet zdanie. Ale co najważniejsze, dzisiejszy dzień, czy wczorajszy dzień, to jest początek kampanii już do wyboru do tych gmin, tych radnych, bezradnych. No to jest dzisiaj o godzinie 11:30, prawdopodobnie 36, ale to nie wiem o której, o 9 rano, nie wiem. Oglądałem transmisję połączenia Konfederacji z niezależnymi tutaj działaczami. I to jest do tych rad narodowych, do tych gminnych, tam jeszcze jakieś, nieważne, nie znam się na tym. Co prawda nie znam się, znam się, dlatego że jeden z wykładowców właśnie tego, mamy tutaj, niektórzy znają i wiedzą, o kogo chodzi. Chodzi o Tadeusza. Tadeusz właśnie wykłada właśnie takich układów właśnie tutaj tych podstawowych. I to wykłada na uczelniach. I przy Tadeuszem będziemy mieć te zajęcia. Może lada moment. Zobaczymy, może w ciągu 2 tygodni się uda to wszystko uruchomić. Oby. To jest moje pobożne życzenie, bo wtedy będę mógł interakcję wprowadzić z Państwem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. I co mnie się podobało? Bardzo ładne wypowiedzi zarówno i... Teraz nie wiem, z Pragi, to był człowiek z Pragi, zastępca Pragi chyba północ. Ja nawet nie wiedziałem, że Praga tam ma, ale faktycznie Warszawa składa się z takich dziwnych jakby gmin czy czegoś tam, nieważne, czego w Łodzi nie mamy. Mamy prezydent, no i zobaczymy, kto wejdzie tam do tych radnych, bezradnych. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, że właściwie od nich zależy najwięcej. I teraz, jeżeli zaczniemy wybierać, ja nie mówię tylko o Konfederacji, to nie jest, czy tych niezależnych. Niezależne też czasami trafi się taka gnida, że to się w głowie nie mieści. Tak jak miał ten, jak ten film się nazywał, z Perepeczką, nie wiem, czy pamiętacie, tam jeden miał taką, ale swoją gnidę. On chciał no wyrwać, a on mówi, ale to jest moja gnida. No i właśnie to jest ten moment. Teraz, czy warto? Pamiętajcie o tym, że to jest ostatnie głosowanie przed utratą wolności. Jeżeli teraz nie pójdziecie na to głosowanie, czy nie zmusicie waszych znajomych, czy waszych przyjaciół, czy waszych dzieci, to utracimy autentycznie wolność. Jeżeli nie pójdziesz, to znaczy, że straciłeś wolność. I to jest tak proste, jak drut miedziany. Jeżeli można go wyprostować, to proszę bardzo, wyprostujcie go, bo to jest jedyna szansa w historii, dlatego że jeżeli wejdzie ten zielony ład, to za chwilę nie będzie nas stać na utrzymanie tego mieszkania, nawet 20-metrowego.
Nie będzie nas stać na utrzymanie tego metrażu. Mało tego, nie będzie nas. Ja nie mogę pokazać wam tego na kosmogramie, bo ja mógłbym pokazać to na kosmogramie. To widać, autentycznie widać. Nie mam jeszcze kilku książek, które bym mógł się oprzeć. A nie, to są książki wyjątkowo drogawe, bardzo drogie nawet, bo to są książki sprzed tam jak iluś lat. Ja mogę, nawet nie chcę mówić jakie, bo to nie ma sensu. Dlaczego? Dlaczego nie ma sensu? Bo możliwe, że ja tą książkę dostanę i przyjdzie mi zupełnie co innego do głowy. Ale o co chodzi? O symbole. O symbole, które są. Zwróćcie uwagę na jedno. Ci, którzy znają astrologię, niech sobie rozpiszą znaki męskie. I niech sobie zaczną budować ze znaków męskich kosmogram, czyli dokładnie mandale. Czyli ile będzie? 6. Tak? To jest 12 znaków, będzie 6. Znaki męskie to są takie jak baran, bliźnięta, lew, co drugi. I teraz zbudujcie sobie taką samą, tylko żeńską, obok. I skonfrontujcie to z ideologią. Już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli nie jesteście jakimiś takimi, no, ale to mówię do specjalistów, którzy wiedzą, o co chodzi. I teraz na czym polega żeńskie, a na czym polegają męskie? Proste. Męskie znaki to są te, które plują daleko. A żeńskie to te, które możemy opluć. I żeńskie teraz znaki nie mają prawa bytu. Jaki jest pierwszy żeński? Byk. Co to jest byk? Pomyślcie sobie chwilę, co to jest byk. Byk to jest ogromna masa i ciężka praca. Tak? Byk. Ogromny jest byk. Europa jest bykiem. Łapiecie? Po byku mamy co? Raka. Co to jest rak? To jest rodzina, korzenie. Co jest po raku? Panna. Co to jest panna? Czystość i to. Pamiętacie taki okres, jak golono głowy i gazowano? Higiena. Musi być wszystko czyste. Każdy centymetr do gazu zagospodarowania. Wiecie, że za czasów tych faszystowskich fryzjerom kazano zbierać włosy, te nasze włosy ze strzyżenia i robiono z tego sienniki. No, a z tłuszczu ludzkiego robiono mydła. To jest ta higiena. I potem co mamy po dalej? Po naszej pannie mamy skorpiona, pogranicze życia i śmierci. Czy potrzeba wam coś więcej? Pokazałem wam i wytłumaczyłem laikom, jak to zrobić. Wypisać sobie wszystkie znaki po kolei i wybrać sobie pierwszy, drugi. Tak, pierwszy to jest męski, drugi znak jest żeński. Potem jest znowuż męski, żeński, męski, żeński, męski, żeński, męski, żeński. Macie tutaj na YouTubie całą moje tam, nie pamiętam ile, 4000 nie będzie filmów. Zobaczcie. Męskie znaki, zobaczcie żeńskie znaki. Możecie je odnaleźć sobie. Posłuchać. Wiem, że to wam zajmie 2, 3, 4 godziny. Wiecie, ile mnie to zajęło? Prawie 12 lat. No więc nie czarujmy się.
Nie czarujmy się, zróbmy coś wreszcie porządnego. Więc wtedy zobaczycie ład taki i nieład taki. I zobaczycie, w którym ładzie chcecie być. Czy wolicie być w tym męskim, gdzie zawsze można coś uszczelić i coś zdobyć? Czy wolicie być w tym żeńskim, żeby was opluwano, spluwano i to? Faktycznie ktoś może powie, ale pan uderza w to. Ja tylko wam pokazuję, jak to jest. Konkretnie, jeżeli uczymy, to dokładnie męski to jest ten, który jest plemnik, żeński jest ten, który zachodzi, to jest to jajeczko i ciąża. W której wolicie być w sytuacji? Ciąża wcale nie jest wesoła, ciąża jest makabryczna. Kobiety najlepiej wiedzą. Lecą zęby, leci w cały organizm, figura leci, wszystko leci i tragedie są wtedy. Dla kobiety, która rodzi, i dla kobiety, która potem wychowuje, bo partner sobie dał nogę. Podoba wam się to? Bo mnie bardzo, bardzo się to podoba. Jestem za. Uwielbiam to, kiedy nie ma pełnej rodziny. Uwielbiam to. To jest po prostu niesamowite. Po co komu rodzina? Pamiętacie okres komsomolu, kiedy wszystkie kobiety są nasze. I wszyscy mężczyźni są wasi. I zarówno w tym niemieckim było takie coś, robienie rasy aryjskiej, i w tym sowieckim też było to samo, właściwie bez różnic. Zastanówcie się. Królewska wiedza jest królewską wiedzą, a nie wiedzą rad i władz. I władzy tej, która tam gdzieś jest. I cieszmy się, że jest tak, a nie inaczej. Bo mamy prawo do prawdziwego głosowania. Mamy prawo do powiedzenia sobie, że wygramy. Że i to zrobią za nas najlepsze wojsko, jakie jest. Najlepsza armia. Rolnicy. Oni naprawdę codziennie spotykają się z frontem pogodowym, jakim chcecie. Wiecie, jak wchodzi zaraza, jak rolnik wtedy się wścieka, jak rolnik walczy z tym, jak rolnik walczy o to, żeby było? Bo on zarabia. Jakie zarabia? Jakie zarabia? Przecież to jego życie jest. Jeżeli on tego wyprodukuje wspaniałego, to sprzeda, to jest wielki, ważny i się cieszy. Ma potem, co ma? Co ma? Co jest po pannie? Waga, dożynki. Panna, ciężka praca. Nie chcielibyście pracować na roli. 90% nawet nie wie, co to jest. Weźcie kosę i zróbcie, zetnijcie. Nie chcę nawet, żebyście, bo nie wiecie, jak w ogóle kosa wygląda, ale kupcie sobie kosę i wyjdźcie na trawnik, ten, który macie przed blokiem, i zetnijcie wokół tego trawnika, tylko tam 200 metrów. Ciekaw jestem, jak, czy zetniecie na wysokość, tak, żeby było rżysko i tak, żeby tam nic nie zniszczyć. I proszę bardzo ładnie, zbierzcie to, wysuszcie. Zobaczcie. Jak na ogół tak jest, że jak tylko wchodzicie z kosą na pole, jest przepiękna pogoda. Ale tylko skosicie, nie wiadomo skąd się bierze deszczyk. Wiecie dlaczego jest deszczyk? Ponieważ trawy wypuszczają wtedy swoje soki. I te soki po prostu robią tak zwany nisz. I wtedy ściągają deszcz. Słuchajcie, wielokrotnie na wsi byłem i wielokrotnie kosiłem i wielokrotnie zbieraliśmy to siano i szybciutko do stodoły. Szybciutko na wóz. I to błyskiem. Albo się kopczykowało to siano, żeby potem ten deszcz przeszedł, a potem grabiami takimi konnymi, takim rydwanem niemalże konnym roztrzepywało się na rżysku, na pewnej wysokości, bo rżysko się zostawiało tak mniej więcej na takiej. Ktoś powie, ale rżysko jest tylko ze słomy i tylko z owsa, tak, pszenżyta, pszenicy, żyta.
Tak, ale strawy też. Nie róbmy chaosu. Nie twórzcie chaosu. I naprawdę, jeżeli jesteście miastowi, to wolałbym pić mleko prosto od krowy. Naprawdę, to co były kiedyś takie saturatory z mlekiem, że rolnik przyjeżdżał, bańkę zakładał i wylewał. Jeszcze wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, ale w butelkach to mleko się, nie, no nie daj Boże, jako dziewiąte się otworzyło drzwi i mleko można było wyjąć, a ono już było takie z takimi bąbelkami. To znaczy, że się zsiadło. Niektórzy to wylewali, ale niektórzy, tak jak ja, szybciutko do lodówki zsiadłem mleczko z ziemniaczkami i z masełkiem. A jak na przykład moi wujkowie uwielbiali, tak wiecie, boczek obciąć tak na grubo, potem ten boczek ściąć go tak na plasterki, na patelnię i do tego prażoki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Prażoki to są ziemniaki ubijane z mąką, tak na gorąco specjalnie to się robi. I do tego siadłem mleko. Słuchajcie, to jest niebo. Nic więcej nie potrzeba jeść. A jak się szło na żniwa, na przykład jak myśmy szli na żniwa, nigdy nie brałem tego pod uwagę, bo ja nie jestem jadkiem, po prostu lubię nie jeść. Ale w tych dzbanach takich dwojakach czy trojakach, takie trzy jakby dzbany połączone z taką rączką, to było z gliny przykrywane takimi ściereczkami lnianymi, w jednym było siadłe mleka było nalewane, ono się zsiadało tam na polu, i w drugim była na przykład tylko kasza, i w trzecim tam jeszcze coś tam było, jakieś różne rzeczy, na ogół bezmięsne, bo mięsa się nie chce jeść w upały, ale chociażby tak zwany barszczyk dzisiaj, który jest nielubiany, ale tam gdzie ja mieszkałem, akurat tam gdzie mieszkali właśnie z planu Wisła. No więc oni robili te chłodniki tak zwane, powiedzmy to, nie róbmy tutaj, bo też pierogi są takie, no nie, te pierogi, a tutaj barszczyk taki. Dobra, nic się nie kłóciło, nic się nie kłóciło. I jedliśmy to. Dobrze, słuchajcie, to jest taka zabawa w dzisiaj, ale to, co jest zabawa, co mnie wczoraj, dlaczego nie zrobiłem wczoraj, bo wczoraj robiłem. To jest wczorajszy. Dzisiaj mamy 17, a wczoraj robiłem 16. Nie zrobiłem tego filmu. Zobaczcie, o. Tak wygląda kosmogram. Dwadasamsa jest również koziorożca. Czyli już się. O. Już się kończy nasz ten. Księżyc jest w byku i w dładzie barana. No, zobaczcie, gdzie jest księżyc, troszeczkę się zmienił. Popatrzcie, od wczoraj do dzisiaj, już Wam pokazuję ten. Księżyc się znalazł w bliźniętach, wczoraj był w byku. Więc to jest taka różnica. Ale nie chodzi o to. Tylko najbardziej mnie troszeczkę zaskoczył tranzyt. Tranzyt, czyli dokładnie to, co jest dzisiaj i jak to wygląda. I ja sobie zrobiłem dokładnie na 16 lutego 2024. O, i tak on wygląda, ale już na Polskę. O, tutaj macie. Już będę przybliżał się. Zobaczycie tego Plutona blisko ascendentu i po drugiej stronie. Tutaj zobaczmy sobie, jak to wygląda. O. I teraz, co jest najciekawsze? Najbardziej mnie interesował Pluton, który znajduje się, o, tutaj, w wodniku. I tak sobie pomyślałem, co będzie, jeżeli pójdziemy do koniunkcji Plutona, czy Pluton w tym samym miejscu, w którym był. No i wyobraźcie sobie, zrobiłem to. I Plutona mamy w podobnym miejscu jak tutaj, czyli w wejściu już do wodnika. I teraz Wam pokażę datę.
Jest ta data? No pokaż się, kochana tato. Oj, 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 oj. To jest. Boże, nie tą datę pokazuję wam. To jest tam. 1778 rok. Proszę was, zapiszcie sobie to na kartce, tą datę. I nie chcę tutaj rozmawiać z wami, tylko zobaczcie, co było wtedy. Zobaczcie, po prostu zobaczcie, co było w tym roku. To jest, akurat tutaj mam 16 luty 1778 rok. To może być 76, 78, 79. Możecie brać te 3 lata spokojnie. Ale to nie dawało mi takiego spokoju. Zobaczcie, co było na świecie, co było w tym życiu, co było w tej całej przestrzeni tak zwanej interesującej. Ja zresztą tutaj na filmie wam zaraz pokażę te daty wyświetlają się tutaj na górze. Także nie dziwcie się, że tam jest i spiszcie sobie od razu na kartce i przejdźcie do... Ale następna data, znaczy tak samo, żeby Pluton był w tym samym miejscu, o popatrzcie sobie, tak mniej więcej, to nie ma jakiegoś tam wpływu, to tylko chodzi o czasoprzestrzeń. I teraz zobaczcie, co to jest za data. Oj, to też ci źle podałem, bo to podałem tą średniowieczną naszą datę. To jest dokładnie 16 stycznia 1287 rok. Słuchajcie, ja myślałem, że zemdlę, jak zobaczyłem tą datę. Ale w międzyczasie teraz coś powie, ojej, przeskoczyłeś człowieku dosyć sporo. Tak, to fakt. Bo chcę pokazać wam lepszą datę od tej daty. Bo ta data była taka... Zobaczycie. To jest właśnie ta data, którą, gdzie żeśmy naprawdę musieli mieć Rzeczpospolitą silną bardzo, ale ta data was rozwali kompletnie. Słuchajcie, to jest następne. Gdzie jest ten Pluton? Jest ten Pluton w wodniku. Zobaczcie, o, ten Pluton. A teraz zobaczycie sobie datę. To jest ta data. 16 luty 1530. Zaraz. 32 rok. Słuchajcie, to już był szczyt szczytów. Wiecie, gdybym to zrobił wcześniej, bo co mnie zirytowało w tej dacie? Ja o tej dacie już wspominałem o tym. To było, kiedy Hiszpanie znaleźli się tam w Meksyku. W Peru właściwie. Tak? Peru, Meksyku. I zaczęli tam wycinać ich. Nie wiem, czy kojarzycie, o co mnie chodzi. Gdy oglądaliście ten Zielony Ład, to Polacy, ci tak zwani kolorowi zieloni, ci, którzy byli kiedyś czerwoni, a teraz można z czerwonego na zielony przerobić? Można. U nas jest wszystko można. Oni zagłosowali, słuchajcie, oddali głosy Hiszpanom, a Hiszpanie oddali głosy za. Wyobrażacie sobie? To już wtedy było widać. Mimo, że Hiszpanie mają ten sam problem, co i my. Rolnicy. To jest ogólnoświatowy nieład. I teraz zobaczcie, astrologia to pokazuje. Ja nie mogę tego pokazać tak, bo nie tutaj w pracowni. No nie ma takich możliwości, żebym usiadł i to wam pokazał dokładnie, jak to, tamto, o 10. Jeszcze tutaj najlepiej, jakby był jakiś historyk. Tylko chyba by dostał histerii, bo ja dostałem.
Po prostu ja dlatego wczoraj nie mogłem zrobić, bo nie mogłem się nie to, że uspokoić, tylko skupić myśli, jak to wam przekazać. W ogóle zastanawiałem się, co zrobić, żebyście zaczęli myśleć. Bo to nie chodzi o to, te osoby, które mnie oglądają, przepraszam was, wy myślicie, ale te osoby, które tutaj wchodzą, którym będziecie pokazywać ten film, żeby one zaczęły myśleć. Bo ja naprawdę mam do czynienia z ludźmi, powiedzmy, że wysoko wykształconymi, ale tak tępymi, że to się nie da określić. Oni nadal wierzą w to, że zostali zbawieni przez te ostatnie 3 lata, bo wszystkie możliwości wykorzystali, czyli całe te 5, 6, czy tam 7 tych tabletek połknęli, czy dostali do żylnie, czy do mięśniowe. Nie interesuje mnie to. Czy do może to była lewatywa po prostu jakaś ze szkła. Pamiętacie na dzielnym wojaku Szwejku zawsze było to, jak coś to lewatywa. I to było najlepsze. I chyba tak. Dzisiaj to samo powinno się zastosować. Tylko nie wiem, czy taką lewatywę, ja nie wiem, no po prostu ja już nie wytrzymuję nerwowo, słuchajcie, bo nie jestem człowiekiem niespokojnym, tylko bardzo mnie denerwuje, że jest ostatnia szansa. Jest ostatni dzwon, ostatnie bicie serca, kiedy naprawdę możemy nie wytrzymać. Nie wytrzymać, ale to nie chodzi o to. Tylko ja chcę, żeby moje wnuki były szczęśliwe. Żeby moje wnuki miały to, co jest najważniejsze, żeby nie miały pretensji do mnie. Ja mam namalowane kilkanaście portretów swoich. Kilkanaście. Tam maluję co pewien czas. Ja nie pokazuję tych portretów. Nie, tak jak matkę Kruasz maluję, tak maluję też te swoje portrety. Niektóre poginęły gdzieś tam. Nie wiem, może jakieś sympatię ukradły i wiszą nad kominkiem i pewnie się wędzę wtedy, jak one rozpalają troszeczkę mocniej, tak, i bardziej to, a teraz nie wiem, nad czym będę wisiał, bo kominków nie będzie, można tylko jakieś takie, ale eko będzie można mieć, ale one są albo na spirytusie, albo na jakimś smrodzie i nie wiem, czy to coś zmieni, czy nie zmieni, no ale dobrze. No i nie wiem, ja jestem troszeczkę lekko przerażony tym, bo chodzi o co? Chciałbym pozostawić tą ziemię identyczną, taka jaka jest. Nie niszczyć jej. Wiem, że pewne moje pokolenie stworzyło tworzywo sztuczne, teflon i jeszcze jakieś inne rzeczy, które doprowadziły do nieładu. Też to można astrologicznie wytłumaczyć, pokazać, na jakiej zasadzie to było, dlaczego to było. W którym momencie to było, to oczywiście zależy od Plutona, tylko wtedy trzeba w znakach się poruszać. No teraz jest akurat, mamy Plutona mamy teraz wszedł do wodnika, ale wcześniej był w koziorożcu, ale takie rzeczy były w skorpionie. Przypuśćmy, to liczmy, że to jest 30, to już przypuśćmy 60 lat temu. No nie było to 60, liczmy, że to było 40 lat temu. 40 lat temu Skorpion, Pluton w Skorpionie, a właściwie troszeczkę więcej jak, no nieważne, kiedyś wam to opowiem. To wtedy właśnie były te pogranicze życia i śmierci, no co to ukrywać, różne eksperymenty psychiczne, niepsychiczne, też co to ukrywać, rozwalenie się tego układu sowieckiego, tego wszystkiego tutaj, a w tym tutaj były ogromne eksperymenty. Sobie nawet nie wyobrażacie, jakie były eksperymenty tu robione i no między innymi zaczęły się za Dzierżyńskiego, który tutaj, o którym wiele razy opowiadałem, że tam tych Mongołów, tam biednych lamów mongolskich ściągnął do tych i zaczął ich naprawdę tłuc. Niektórzy poszli na współpracę, chociaż taką cwaną współpracę, bo kto dotyka buddyzmu, czy kto dotyka religii, jest zupełnie inaczej podchodzi do pewnych tematów. To nie jest tak, jak nam by się wydawało, że te tematy są proste, czy są te tematy jakieś takie niewyraźne. No i właśnie w tej mongolskiej przestrzeni, w której jesteśmy, byśmy musieli na przykład pokonać właśnie to, czy w chrześcijaństwie, to co zrobił dla nas
nieoceniony Jan Paweł II. To się nie da określić to, co zrobił. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że mamy wybory. W Stanach Zjednoczonych my teraz wybieramy do tych rad narodowych, które jednak bardzo wiele mogą zrobić, bo mogą powiedzieć, pokazać gest, który najbardziej znany jest Kozakiewicza, który jednak musiał uciec do Niemiec, bo przecież tutaj by go kiedyś mieszkał na wzgórzach Kościuszki, potem to zrobiono na wzgórze Jana Pawła w Gdyni, tam mieszkał. Nie wiem, czy możliwe, że jeszcze mieszka. Nie wiem, czy nie orientuję się. Nie śledzę akurat sportu tak bardzo, a powinienem. Ale cóż, śledzę co innego. No i oprócz tego, że mamy tutaj ten moment, to jeszcze bierzmy momenty inne, które są ważne dla nas. Dla nas, obyśmy nie musieli potem żałować i potem być i pluć sobie prosto w twarz, patrząc się w lustro, a co najgorsze, że u niektórych może pęknąć to lustro, oglądając nas, a wtedy już się podłączy do tego Saturn, bo wiecie, jak pęknie lustro, to 7 lat nieszczęścia, tak? No więc mamy tutaj saturniczne podejście, a saturnicze podejście też nie jest wesołe. Zresztą też bym chciał to zrobić z Saturnem 7 lat do tyłu i pokazać wam te wszystkie historie. I chciałbym pokazać mało tego, że tutaj jedziemy tymi nieszczęściami, na przykład tutaj zniwelowaniem tutaj, no chociażby tego portu przewozowego, tam tej całej infrastruktury, tego komputera, który właśnie w Poznaniu zlikwidowano, a w Gdańsku przecież zdaje się, że na Świętej Brygidzie jest ten zegar właśnie taki, który nadaje całej Europie właściwie czas super dokładny, kwazarowy. I to z tego się ma troszeczkę ciepecie. No to nie jest za darmo. To jest po prostu, buduje się takie urządzenia po to, żeby mieć zysk z tego. A czy komuś jest to potrzebne? Bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne przy różnych analizach czasowych. Zresztą nie chcę tutaj opowiadać dlaczego i kto, bo nie jestem aż takim specjalistą w tym, ale to się opłaca. Ale chociażby mnie tylko do daty urodzenia i tutaj ustawienia. Wiecie, jak ciężko jest ustawić komuś ascendent? Znaleźć ten punkt ascendentu, żeby był taki super dokładny. To jest naprawdę wielka sztuka i powiem szczerze, że niewiele osób znam. Z tych astrologów, których wy znacie, których oprócz profesora Leszka Weresa jeszcze kilku z tej naszej grupy, ale z tych innych grup absolutnie nie zgadzam się, że ktoś potrafi ustalić ascendent. Nie wierzę w to, bo chociaż widzę po publikacjach, które w każdej publikacji, to ci najsłynniejsi, którzy się nazywają, że oni już pretendują do astrologów Polski, no to nie, zupełnie nie, bo w tej samej publikacji tego samego człowieka są 3, 4, 5 różnych dat urodzenia. Tylko trzeba przejrzeć. Na przykład Nieznany Świat, jakaś książka tam od Dalai Lamy do Lepera i potem jeszcze jakąś książkę, jeszcze w jakiejś publikacji. Wszędzie się wszystko zgadza. Co jest najciekawsze? Przecież jeżeli robimy kosmogram, jeżeli się robi kosmogram i przypuśćmy ascendent jest, przypuśćmy, w znaku barana, to a potem spotkamy kogoś w znaku na przykład i zrobimy tej samej osoby już nie w znaku barana, a w znaku, przypuśćmy, byka, to nie jest ta sama osoba. Zupełnie inaczej wygląda. Zupełnie. Ja też spotkałem tutaj taką młodą dziewczynę, która opowiada, że to jest wygląd. Tak, to jest to, jak spostrzegają nas, ale to nie jest nasz wygląd. Nasz wygląd to jest zawarty w całym kosmogramie. To nie jest prawda, że nie, bo jeszcze. Ale jeszcze są inne rzeczy, po których można wykryć. Zresztą zobaczyć, jak będę pracował na bieżąco z osobami, jak będę się pytał o niektóre rzeczy i tłumaczył jednocześnie to, co robi Maciej Wróż. Tak? Maciej Wróż, jak rozkłada tarota. Mnie się to bardzo podobało, bo
mówiąc, od razu mówi, na czym polega. Dlaczego? Dlatego, że Maciek Wróż nauczył się tego tarota. Nie wiem, czy był wrodzony ten talent, czy niewrodzony. Też może tak być, bo w tarocie tak jest. I teraz, czy też nauczony, czy też wykuty na pamięć? Bo też można się wykuć tego na pamięć. Oczywiście znam takich astrologów i znam nawet takich astrologów, którzy kuli na pamięć wszystkie dłady poszczególnego dnia. Jakoś się zapytała, jaka dłada była na przykład tam 993 roku w tym dniu, na przykład październiku, no przypuśćmy 6 października, i on sobie momentalnie potem mówi, dłada taka i taka. Nie wiem, po co jemu to. Ja na przykład tego się w ogóle nie uczyłem. Uczyłem się zupełnie czego innego, tak jak teraz tutaj zrobiłem. Pluton w danym okresie, gdzie co robił, jak on wyglądał. Dużo. Czy mnie to coś dało? Dało mnie tą plastykę przestrzeni historii. I mogłem dużo łatwiej określić pewne wydarzenia, które. Zresztą to robiłem zawsze na wszystkich swoich wykładach, zresztą w tym PSIE, w Polskim Stowarzyszeniu Astrologów, zrobiłem to na plastykach i pokazałem różnych plastyków z tego samego okresu, tak, tego francuskiego. I bo najlepiej, ale przecież zakończyłem to na sztuce mięsa. No sztuka mięsa, to wiecie, kto podpowiedział, co jest, to jest powiedzenie Witkacego. Nikogo więcej. Co jest najważniejsze w sztuce? Sztuka mięsa. I to jest takie, niektórzy nie załapali, ale ci inteligentniejsi astrolodzy, a było tam, słuchajcie, na tą całą gromadę tylko 3 osoby były takie bystre. I za to mi podziękował także profesor Leszek Weres. Mówi, ponoć miałeś rewelacyjny na wykład. Ja mówię, co ty gadasz za głupoty? A on mówi, słuchaj, słyszałem i mówi, o pochwały były ogromne. Ja mówię, ale od kogo? Nie chciałbym zdradzić. Po co podejrzewam, gdzie, bo tylko przyjechałem do domu, otrzymałem ogromne glorie i chwały. Tutaj od pani z Olsztyna, jeszcze ze Śląska. Jeszcze. I faktycznie bardzo dziękuję. Nie wtedy też podziękowałem, ale teraz... Dlaczego siebie gloryfikuje? Nie dlatego, że gloryfikuje, tylko jeżeli się robi tę astrologię, to trzeba robić ją porządnie. Porządnie polega na tym, że to, co astrolog mówi, wy zaczynacie w pewnym momencie wierzyć. No, on musi wam pokazać, dlaczego tą wiarę, skąd tą wiarę bierze. No i to jest proste. 7 lat do tyłu. 7 lat jeszcze raz, czy macie 14, to nie jest 14, to jest z hakiem zawsze, zawsze z hakiem. To jest tak gdzieś 15 nawet, niecałe 15, niecałe 14. I do przodu też, 7 lat do przodu, te 15 lat do przodu, jak się zrobi tył, to się zrobi przód. A jesteśmy tylko po środku, zabawa jest prześliczna, jeżeli wiemy co, a teraz ktoś powie, ale proszę pana, ja miałem wtedy 14 lat, no to co? No to jak miałeś 14 lat, to co, wcześniej co byłeś? Noworodkiem, tak? A nie możesz się dowiedzieć, co było w rodzinie, jak byłeś noworodkiem? A nie możesz jeszcze pojechać 14 lat do tyłu i zapytać się, co było u rodziców albo u dziadków? A nie możesz jeszcze raz pojechać i 14 lat? Przecież jak robię teraz, robiłem ten czas i pokazałem wam ten Meksyk, czy na przykład tutaj państwo polskie i tutaj w okres dosyć nieciekawy, bo wtedy były różne najazdy. Macie te daty? No to jest to przecież. To nic innego nie jest. Co za różnica, czy najeżdża na was komornik, czy najeżdża na was wojsko jakieś faszystowskie. I niszczy wasz majątek. A w tej chwili Zielony Ład. Co za różnica? Przecież nie ja to wymyśliłem. I ten Zielony Ład jest identyczny jak 39 czy 40 rok. No przecież popatrzcie sobie. Pobawcie się w to. Zobaczycie, że to jest to samo. I ci sami zieloni, co za różnica, jaki mundurek nosi, jaki krawacik. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tam w Stanach noszą czerwone krawaty ci, którzy są od
prezydenta, który dopiero będzie, albo który abdykował na czas nieokreślony, teraźniejszy. Ale my tu czerwony krawat to noszą ci, którzy należą do tej grupy pana. Ten, który właśnie pyskował, że chce, tak? Tego pana, który tam Żyrardowa jest albo z Białogardu, bo nie chcę tutaj mówić coś, to musicie sobie poszukać, kto był z Żyrardowa, kto z Białogardu, albo pomyśleć po prostu. Musicie te swoje synapsy rozszerzyć, bo jeżeli nie rozszerzycie, to potem będziecie przygnębieni argumentami tej lewej strony, tak? Oni mają bardzo silne argumenty. Oni są faktycznie w fechtunku są doskonali. W fechtunku są słownym rewelacyjni. I oni mają zawsze argumenty, bo wrzeszczą. I my już ze spokoju, jak wrzeszczy coś, no to się kulimy i przyjmujemy zasadę zająca czy królika i zaczynamy się po prostu trzęść i zgadzamy się na wszystko. Tu nie ma tak. Nie ma tak. W pewnym momencie musimy postępować tak jak największy astrolog polski, co nie jest prawdą, że jest największy, ale niech będzie, Franciszek Pręgiel. Poszedł do obozu, ale dlaczego poszedł? Bo w ostatnim kalendarzu swoim astrologicznym napisał, że Adolf Hitler przegra i tak wojnę. Ale to było proste, przecież to było wiadomo. Od długich noży, jak zrobimy długich noży, ja wam pokażę to. Ale dzisiaj na przykład przecież młodzież i co tu ukrywać? Więcej mamy i teraz nawet historycy nasi opowiadają o Polakach, którzy byli faszystami, którzy byli w niemieckim wojsku. No i to o Ślązakach czy na przykład Kaszubach. No nieprawda, że byli. No nie uwierzę w to. Bo jeżeli on poszedł do wojska tego niemieckiego, to albo przez linię Marzenota, tak jak ten mój Kaszub, uciekł i znalazł się we Francji i potem zwiał do Wielkiej Brytanii, lub ten, który został tutaj, u którego mieszkałem, który miał z Niemiec emeryturę, bo tam został poszczelony i nogę miał sztywną. No ale czerpał z tego zyski, no nie? I nie czerpał od nas, tylko Niemcy mu wypłacali emeryturę tą chorobową i nawet mu się nieźle działo. No i na tym to polega. No więc trzeba wybrać którąś, tak? A nie to, że przyjechać tu. I teraz jeszcze jedna rzecz. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Faktem. Ale w zależności jak się pomnik, tak, czystej oglądamy, bo tutaj jest po polsku, a tutaj już jest po szkopsku, czy po szwabsku, o tak będzie lepiej, tak, tutaj napis. W zależności, który front się zbliża, tak sobie rodzinka przekopuje. Dosyć interesujące. Następna rzecz. Że faktycznie ze Ślązakami było tak i z częścią Kaszubów też, że niektórzy byli ewangelikami i Ślązacy też byli ewangelikami. Jeżeli był ewangelikiem, to się czuł Niemcem. A potem, że akurat został tutaj w Polsce i jego wnuk czy jego syn zrobił się Polakiem, no zrobił się, ale czy on jest Polakiem? Czy ma te korzenie? Mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym niemieckim. Zginął. Ja chcę wiedzieć, dlaczego zginął. Drogi kochany Niemcu, czy ty się orientujesz, że na przykład ty taki owaki i co? I dzisiaj będziesz mnie dyktował prawa życia i będziesz dyktował, co ja mam robić? Nie, wybacz, ale nie. Bo ja nie zmienię swojego myślenia. Dlatego, że ja nie miałem dziadka. A jak nie miałem dziadka, to mam wyobrażenie o tym dziadku jako o wspaniałym dziadku. A może to był kawał łobuza, który by mnie wychował na jakiegoś alkoholika czy jakiegoś tego. Ale nie, przez to, że zginął, stałem się patriotą i patriotą. I w dodatku jeszcze dostałem bodźce, które są w astrologii Pręgla. Jeszcze dostałem jeszcze Maksymiliana Kolbe. Jeszcze więcej tych bodźców dostałem. Chodzę do jezuitów. Ci, którzy w Łodzi mieszkają, to wiedzą. Ale moja prababka chodziła też do jezuitów.
tam do tego kościoła na Sienkiewicza. A ci, którzy znają historię, już coś zaczynają kapować. Ja nie zmieniłem miejsca. I cały czas jestem taki, jestem wierny temu miejscu i temu Bogu. Ale ideologii nie. Nie znoszę tej ideologii, która była. Trochę odkryłem kapelusza. Ale cóż, krakowiacy wiedzą, o co chodzi, bo kiedyś tam zaczęliśmy rozmawiać, a chodziło mi o to, żeby wiedzieli, bo tam jest blisko Oświęcim. I tu nie ma żartów. Słuchajcie, kończę, bo już bym chciał skończyć, a zostawiłem wam daty, zostawiłem wam te historie po to, żebyście mieli troszeczkę dłużej i zastanowili się nad tym, bo teraz zrobimy kampanię, ponieważ zaczynają królować ryby, lada moment znak ryby i tutaj w rybach, żebyśmy po prostu nie skończyli tak jak Judasza. Wiecie, zobaczył na własne oczy i poszedł się powiesić. I powieszono go na ileś, na 2000 lat. I dzisiaj nawet Kościół mówi o tym, że tylko on nie wytrzymał, tylko gdyby wyszedł, ale każdy z nich miał coś na sumieniu. Dlatego też zatrzymałem te wypowiedzi na temat właśnie naszych postaci. Zauważyliście, że nie robiłem specjalnie, dlatego że jest to okres apokalipsy. I tą apokalipsę może zaczniemy dopiero od barana pokazywać dalej. Bo są to rzeczy tak przerażające, że sobie nawet nie wyobrażacie. Apokalipsa świętego Jana jest w każdym z nas, kto przeżywa jakąś traumę, jakąś tragedię. Jeżeli tego się nie rozumie, to nie rozumie się świata ani nic. Przyroda, sama przyroda jest wielką apokalipsą, jeżeli patrzymy z punktu widzenia gatunku. Ale jeżeli patrzymy z punktu widzenia człowieka, to człowiek sam siebie doprowadza do zagłady, jak wszystko w przyrodzie. Przyroda jest taka. Dlatego, że z życia powstaje nowe życie, już zupełnie inne. Za każdym razem jest inne życie. Dlatego, że w kosmosie nie ma dwóch identycznych kosmogramów. One są niewyczerpalne, to jest prawda. Ale one są powtarzalne. Stąd znamy te historie, które były i one będą. One będą na pewno inaczej wyglądać, ale dążą do tego samego. To my mamy dążyć do czego innego i wykorzystywać to, bo to jest cała królewska wiedza. Nic więcej, nic więcej. Resztę możemy wyrzucić do śmieci. Tylko na ile ta nasza myśl i nasz umysł wytrzyma tych śmieci, bo teraz już się przelewa. Od tworzyw, od plastiku, gdzie staliśmy się plastikowi, do tworzyw sztucznych, które już zaczynają nam rządzić. To jest ten al, to jest ta zabawa, że jesteśmy głupsi od tej inteligencji. I to mówią ludzie rozsądni zupełnie, tylko ci, którzy nie wierzą w Stwórcę, w Boga i to, że jesteśmy dziećmi Boga. Tutaj mają największy problem. I nie znają astrologii, bo gdyby znali astrologię, to by zobaczyli, że ten mechanizm jest nieskończony. To jest ciągle ta ósemka nieskończona. Najwspanialsza rzecz, jaka jest. Nieskończoność. Czy można zakończyć gatunek? Tak. Naciskają na guzik, ale samemu się też zlikwiduje. Nikt nie przeżyje. Że ktoś poleci tam z jakimś maskiem gdzieś na księżyc, a skąd wiadomo, czy tam, nie, tam ci Marsjanie już nie mają następnego guzika. A jeżeli nawet nie mają, to może ukrywają, bo świetnie nas podsłuchują. Nie myślą o tym. Są te męskie i żeńskie znaki, o których wam mówiłem przed chwilą. Zobaczcie sobie z punktu widzenia żeńskiego, męskiego znaku adopcji Marsa. Mars jest męski. Postawcie sobie.
Akurat zaczynamy od Marsa, bo zaczynamy zawsze od baranu. Może dlatego, że już tam kiedyś byliśmy i zniszczyliśmy to? Skąd mamy wiedzieć? Sam kosmogram? Czy idziemy do ludów, do aborygenów? Oni go znają. Czy pójdziemy do Dogonów? Oni go świetnie znają. Nawet wiedzą, gdzie jest Syriusz 1, Syriusz 2 i Syriusz 3. Gdzie niedawno odkryliśmy, a oni już dawno wiedzieli. A co wiemy o kulturze Majów? Myślicie, że te kalendarze to one są tak na próżno i oni pokazują mi to, to, tamto. Nic nam nie powiedzą. Tak, Hindusi nam nic nie powiedzą. Dlaczego? A po co? Po co nam ta prawda? Oni wiedzą. Oni mają swoją filozofię, swoją i oni nigdy nie powiedzą. A my mówimy? Dzisiaj w sklepach Biedronki czy nie Biedronki jemy chleb taki w batonach, który ma prawdopodobnie 6 albo 10 lat. Na filmach z Charlie Chaplinem widzicie, że ktoś mówi przez komórkę. Macie rzeźby, gdzie ktoś bawi się na komputerze. O czym mówił Danny Ken. I cały czas szukał tego, tej rzeczywistości. Czy my żyjemy ciągle w tej samej przestrzeni? A może są różne wymiary? Trzymajcie się z Bogiem, bo nie skończę do trzeciego pokolenia. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję za łapki. No i przede wszystkim dziękuję za te wszystkie. Tutaj macie na końcu dwa filmy. Możecie je obejrzeć. To są te filmy z poprzednie. I warto czasami się cofnąć do nich. I czasami warto pomyśleć o tym, jacy jesteśmy. Jak jesteśmy naiwni. I nie dajmy się. Z Bogiem. Na rany Chrystusa. Nie róbcie tych błędów. Przecież astrologia wam pomoże, a astrologia to jest was. Wy naprawdę ją znacie, naprawdę, tylko nie umiecie jej zrecytować. Nie potraficie jej odczytywać, a to jest takie proste. Jak świński ogonek. Jest prześliczny. Jakbyście mieli taką małą świnkę, Boże, jaka to jest milutka, albo te wietnamskie świnki. Kończę. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia. Do jutra.